UOKiK podejrzewa zmowę przetargową na dostawę gazomierzy dla polskiej spółki gazownictwa. Wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. W ramach postępowania wyjaśniającego pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w asyście policji i za zgodą odpowiedniego sądu przeprowadzili przeszukania w domach czterech przedsiębiorców, którzy zajmowali się produkcją lub dystrybucją gazomierzy miechowych. Z informacji urzędu wynika, że przedsiębiorcy uczestniczący w przetargach organizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa mogli zawrzeć antykonkurencyjne porozumienie. Jak wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, zmowa przetargowa mogła w tym przypadku obejmować przetargi na dostawę gazomierzy przeprowadzone po 1 stycznia 2017 roku. Obecnie analizowany jest materiał dowodowy zebrany podczas przeszukań. Apeluję do osób, które wiedzą, że ich firma zawarła zmowę o kontakt z UOKiK-iem w ramach naszego programu pozyskania informacji od sygnalistów. Gwarantujemy anonimowość, zaś w przypadku skorzystania z programu łagodzenia kar możliwe jest uzyskanie zwolnienia z odpowiedzialności za udział w niedozwolonym porozumieniu. Łączna kwota przeznaczona przez Polską Spółkę Gazownictwa na sfinansowanie podejrzanych zamówień wynosi około 690 milionów złotych.